Bonifratrzy z Hiszpanii oraz Polski przekazali wóz strażacki do Drohobycza. 21 lutego miasto otrzymało w prezencie specjalny wóz w pełni wyposażony we wszystko, co niezbędne do akcji ratowniczej. Od początku wojny nasza prowincja wspólnie z Portugalią, Hiszpanią, Włochami i innymi prowincjami Europy stworzyliśmy taki zespół pomocowy i co miesiąc spotykamy się, żeby zbierać środki pieniężne na pomoc Ukrainie. I z tych środków kupiliśmy już dwa ambulanse, były samochody osobowe też przekazane dla wojska, dla transportu ludzi, ale też i były dary, które były w formie produktów medycznych, ubrań i też potrzebnych rzeczy dla wojska, na przykład do wyszukiwania min, czy hełmy, czy kamizelki kuloodporne, więc cały ten sprzęt w tej chwili mniej więcej około 1 000 000 złotych już kosztował i ta akcja cały czas idzie do przodu, więc chcemy dalej pomagać. Dzisiaj spotykamy się, to już 21 luty, za chwilę będzie rocznica wojny i na tą rocznicę przygotowaliśmy specjalny podarunek jako Zakon Bonifratów. Ten samochód przeciwpożarowy, ponieważ parę dni temu, 3-4 dni temu spadły bomby na Drohobycz, gdzie są zakłady petrochemiczne i dlatego też chcieliśmy wesprzeć i wojsko, i cywilów, żeby gasić te pożary, żeby było bezpiecznie, żeby mogli tutaj ludzie spokojnie i niebezpiecznie żyć, aż do zakończenia wojny i przepędzenia Ruskich do Moskwy. Wóz strażacki do Drohobycza przekazali przedstawiciele organizacji Ukraine Emergency Team, która została założona przez Europejskie Ośrodki Braci Zakonu Szpitalnych w celu niesienia pomocy humanitarnej Ukraińcom dotkniętym wojną. A ogniwem łączącym przekazywanie tej pomocy jest wspólnota braci Bonifratrów, która służy w Drohobyczu. Ten wóz strażacki będzie służył miejscowej społeczności. Do pełnienia tej misji pobłogosławił go arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Proboszcz parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Drohobyczu ksiądz Mirosław Lech, który wraz z braćmi bonifratrami aktywnie współpracuje z lokalnymi władzami Drohobycza, osobiście pojechał, aby przywieźć wóz strażacki z Polski do Drohobycza. Drohobycz, choć bardziej znany ze swojej fabryki soli, ma też rafinerię ropy naftowej, co zwiększa stopień zagrożenia pożarowego. Ponadto miasto jest również obiektami ataków rakietowych ze strony Rosji, a brak własnego pojazdu, szybkiego reagowania utrudnia likwidację skutków trafień rakietowych czy pożarów. Dlatego bardzo cieszymy się, że wspólnie ze wspólnotą braci szpitalnych możemy uczestniczyć w poprawie bezpieczeństwa naszego miasta. Przez kilka dni samochód stał zaparkowany w pobliżu kościoła i każdy mógł go obejrzeć, zrobić sobie zdjęcie obok, a nawet pozwoliliśmy dzieciom wejść do środka. Trochę radości w tym trudnym czasie. Moim zdaniem wszyscy my tego teraz potrzebujemy. Gospody nasz miłosierny Boże, bądź łaskawy wysłuchaty nasze smyrenne błagania i błogosławy cej pożeżny automobil, jaki służytyme dla ratowania zdrowia i ludzkiego życia, dorobku majna i naturalnego środowiska na wypadek zagrozy, pożeży, awarii, kataklizmu albo innych niebezpiek. Usich, kto bude nim korzystywaty się, niechaj Świętyn Florian i Święty Jan Boży, pokrewiteli pożeżników, a także Święty Chrystofor, pokrewitel wodijów, zachęcają od wszelkich niebezpiek w drodze do miejsca pożeży,